Jesteście państwo? Kamil. Już jedzie. Oj, wysoko. Wysoko, Kamil. Bardzo ładnie. Oj, będzie daleko. Kamil Stoch. Nowy rekord skoczni. Pierwsze miejsce. O 2 centymetry. 2,19, 19,5. Popatrzmy jeszcze raz. Kamil Stoch świetnie rozpoczyna turniej czterech skoczni. Jak w realu. Proszę popatrzeć. Pięknie, jak wysoko. Kamil Stoch. Proszę o klaski na czacie. Cztery osoby. No, widzieliście to lądowanie? No, pięknie, Kamil. I zostaje ten jeden na górze. 136 metrów, żeby wygrać. Przy notach 18-punktowych. Kamil Stoch. Idealnie, idealnie. Kamil, leć, 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 leć. Będzie zwycięstwo Kamila. Tak, Kamil. Kamil Stoch triumfuje w pierwszym konkursie turnieju 4 skoczni z samej 19,5. 136 metrów. Ogromna przewaga. No, tak 5,4 punktu to w sumie dużo. Ponad 2 metry. Pójść 2,5. Kamil Stoch wygrywa turniej, znaczy pierwsze zawody turnieju czterech skoczni, ale się cieszę. Fajnie, bo nie wyszło mi tymi Polakami, ale wszyscy obok siebie. Wiatr pod narty i z boku. Kamil Stoch. Bardzo ładnie leci Polak, bardzo ładnie, wysoko, jeszcze złapał. Tak jest, Kamil. Jak 14? 136. 18,5, 19? Co za słabe noty. I Kamil Stoch, uwaga! Przerwa, wyprostujmy się, skupmy się, psychika mocna. 141, ma wiatr pod nart. Kamil Stoch! Ale ładnie, ależ ładnie, o cholera! O cholercia! Rekord skoczni! Zobaczmy to jeszcze raz. 140,5, 19,5 i to jest Kamil Stoch! To jest prowadzący w turnieju 4 skoczni. Trochę za głośno chyba teraz krzyknąłem. Przepraszam bardzo, ale to są niesamowite emocje. Popatrzmy. Co robi Kamil Stoch? To ja nie mam pytań. Zobaczmy na to wybicie. Przepięknie. Tu miałem problemy. Jeszcze dało się pół metra tego wycisnąć. I zobaczmy, jak w locie leci Polak. Lider turnieju 4 skoczni. Czwarty numer startowy. Nie wiem czemu. Proszę popatrzeć teraz na to lądowanie. Ach, pięknie. Kolanka się ugięły. No ja jestem cały rozradowany. Kamil Stoch. Troszeczkę można powiedzieć, że spóźnił. Ale jest! Wygrał z Mackenzie'em Boyd-Clausem. 126,5, 20, 2,19,5 w nocie. Pierwsza pozycja jak na razie. Kamil Stoch. Półtora ma. Oj, dobre warunki. Możliwe, że troszkę za wcześnie się wybiłem, ale teraz łapię noszenie. Kamil Stoch, to był dobry skok. A czwarta pozycja. Trochę noc zabrakło. 19,3. 127,5. Dokłada metr w porównaniu do pierwszej serii. Więc się troszkę poprawia, ale to jest czwarta pozycja. O 40 za Robertem Hanssonem, 90 za Piotrkiem. Ale Kamil musi. Słabe noty. No musi, no. Chwila przerwy, wiatr pod narty. Kamil Stoch. Po Złotego Orła. Jazda. Za wcześnie, ale ładnie tutaj łapie. Ładnie łapie Kamil. Dobry skok, można było dociągnąć 135, 16 pozycja, ale ładnie, stylista, 2,19, 19,5. Dawid Kubacki awansuje, Kamil Stoch. Popatrzmy, nawet nie wiedziałem, że on skacze. Rekord, trochę krzywo. Jest piąty, 136, poprawiał pół metra, ale 18,5? Trochę krzywo leciał. Może też miał przez to trochę krzywe lądowanie. Jest za Dawidem Kubackim.